1500 stoisk na 40 tysiącach metrów kwadratowych. Tak w liczbach przedstawia się targowisko miejskie w Będzinie. Znajdujący się w naszym mieście plac targowy to jeden z największych tego typu obiektów w regionie. Znajdziemy tu dosłownie wszystko. Produkty spożywcze, odzież, a nawet rowery. Mamy rowerki dla każdego. Dla dużego, dla małego. Od takich najmniejszych maluchów 2,5 roku do takich już najstarszych osób koło 60. Są rowerki dziecienne, jak mówię, górskie, komunijne. Z części mamy też duży asortyment, wszystkie części zamienne do naszego towarku, towarek. Mamy polskie rowerki, pedałka, oświetlenie, opony, dętki. Atrakcyjna cena i duży wybór. To właśnie z tych powodów osoby poszukujące nowego roweru decydują się na jego zakup na targowisku. Cena jest bardzo przystępna, na pewno jest taniej niż w sklepie. No i bardzo ładne te rowery są, ładne. W okresie wiosennym, podobnie jak rowery, dużą popularnością wśród kupujących cieszą się kwiaty, rośliny ozdobne, nasiona, drzewka i różnego rodzaju sadzonki. Możemy nasadzić jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, morele, oczywiście i róże, dekoracyjne, sztamowe, pienne i pnące. Dodatkowo sprzedający chętnie wytłumaczy, jak daną roślinę bądź drzewko pielęgnować. Oczywiście udziela informacji, rozdajemy wizytówki, nawet informacje telefoniczne, jeżeli się coś dzieje w trakcie roku. Bo jeżeli się dzieje coś u kogoś, to u mnie jest to samo, więc możemy swobodnie zawsze. A urzędujemy tu jest od lat 30. Co ciekawe, na będzińskim targu znajdziemy również kilka nietypowych stoisk. Wśród nich warto wymienić działającą od kilku miesięcy palarnię kawy. My palimy kawę z zielonej kawy, na miejscu tutaj palimy, więc ona jest świeżutka. Codziennie w dzień targowy palimy, czasami dzień wcześniej. Mamy kawę z Brazylii, z Kolumbii, z Nikaragui oraz mamy kawę z Indii. Cenowo to wychodzi tak, że kilogram około 50-60 zł kosztuje. No w sklepach takich typowo z kawą zazwyczaj ta cena jest wyższa. Na targowisku znajdziemy ponadto stoisko zegarmistrza, u którego nie tylko naprawimy swój zegarek, ale również zakupimy nowy. Znajdziemy zegarki, szeroki wybór, od najtańszych do najdroższych. Wymiana baterii, wymiana pasków, szkiełka, do takie jakieś podręczne małe naprawy na poczekaniu, coś grubszego to zabieram do domu. Wśród produktów oferowanych na targowisku znajdziemy również wszystko to, co przyda się w naszym mieszkaniu, na przykład stylowy dywan. Aktualnie oferujemy wszystkie modele, jakie są aktualnie dostępne na rynku, ogólnie w Polsce. Sprowadzamy dywany bezpośrednio z Turcji, a więc mamy najlepsze ceny i bezpośredni towar od producenta. Aktualnie mamy również dywany, które są spotykane w dużych sieciach marketów budowlanych. I klienci je sobie bardzo falą, ponieważ są znacznie tańsze. Odwiedzając będzińskie targowisko, jesteśmy w stanie w pełni umeblować i urządzić nasze mieszkanie. Na kilku stoiskach zakupimy ciepłe koce i wysokiej jakości pościel. Ceny są praktycznie takie jak wszędzie, porównywalne. Pościel, koc, kołdrę. To, co młodym małżeństwom potrzebne. Jeżeli chodzi o pościele, najlepiej kupować, żeby to była naprawdę bawełna. Nie bawełnopodobne. Dołożyć, dać troszkę więcej, zapłacić więcej, kupić pościele na czystej bawełnie, w dobrym gatunku, dłużej wytrzymają. Tak szeroki asortyment oraz wyjątkowo okazyjne ceny sprawiają, że targowisko miejskie w Będzinie odwiedzają tysiące osób. Zapraszamy w każdą środę i sobotę.